1,9 punktu dzieli czwartego zawodnika od lidera konkursu. Kamil Stoch, wczoraj 9 miejsce. Jak sam powiedział, troszeczkę zabrakło zimnej krwi, ale dzisiaj podczas kwalifikacji 140 metrów. I czy będzie w stanie Kamil powtórzyć tak wspaniały skok podczas pierwszej serii? Ależ pięknie poleciał! Jak daleko? Znakomicie! Takich skoków, takie skoki właśnie chcemy oglądać. Brawo, brawo Kamil! Najdłuższy skok, co do tego nie ma wątpliwości. Może nowy rekord skoczni. 143,5! Nowy rekord! Brawo! Nowy rekord o 2 metry przekroczył, czy też o 2 metry poprawił Kamil Stoch rekord tego obiektu. 143,5 metra, dodanych 2,9 punktu noty, 2,19, 18,5, 18. Jeden sędzia ocenił skok Kamila na 17,5 punktu, ale ta nota nie będzie brana pod uwagę. Radość Stefana Horngachera, Grzegorza Sobczyka, bowiem odpalił petardę Kamil Stoch na progu. Brawo Kamil, no i ta przewaga w tej chwili 8,4.